Gość dnia. Minęła 13.10, pora na audycję Gość dnia. Edyta Szewczyk, witam Państwa bardzo serdecznie. Dzisiaj w studio Katolickiego Radia Diecezji Płockiej mam przyjemność gościć przedstawicieli Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie i w Mławie. Zacznę od kobiet. Pani Elżbieta Gąsiorowska, dziekan Wydziału Inżynierii i Ekonomii. Witam bardzo serdecznie. Witam serdecznie. Milena Lipowska, studentka ostatniego roku ekonomii. Witam. Dzień dobry. Maciej Cieśliński, student drugiego roku mechaniki budowy maszyn. Witam serdecznie. Oraz wszystkim Państwu doskonale znany Bartosz Budny, student informatyki pierwszego roku. Witam Cię, Bartku. Dzień dobry, witam serdecznie. Może zaczniemy od tego, na jakich kierunkach kształci Wydział Inżynierii i Ekonomii. Co macie do zaoferowania Waszym potencjalnym studentom? Otóż Wydział Inżynierii i Ekonomii mieści się na placu Narutowicza 9. I w Ciechanowie. W Ciechanowie, tak, oczywiście. Mamy tutaj do dyspozycji przyszłych i studentów, którzy już studiują, 5 kierunków. Jest to ekonomia, inżynieria środowiska, mechanika i budowa maszyn, informatyka i rolnictwo. Dodam jeszcze, że oczywiście są to studia zarówno stacjonarne, jak i niestacjonarne. Który kierunek cieszy się największym zainteresowaniem studentów? Szczerze powiedziawszy, od lat notujemy największy nabór na kierunek ekonomia, chociaż od 2 czy 3 lat rzeczywiście informatyka staje się bardzo popularnym kierunkiem. Jak wiadomo, jest duże zapotrzebowanie na rynku pracy na tego typu specjalistów, ale również mechanika i budowa maszyn, czyli te kierunki techniczne, rolnictwo. Właściwie na wszystkie kierunki mamy pełen nabór. Rozumiem, że te kierunki, które zostały uruchomione na Wydziale Inżynierii i Ekonomii, są kompatybilne z potrzebami rynku pracy właśnie. Oczywiście, że tak. My jesteśmy, że tak powiem, uczelnią o profilu praktycznym kształcenia. Mamy stały kontakt z tak zwanymi interesariuszami zewnętrznymi, czyli przedstawicielami pracowników. Na bieżąco się z nimi kontaktujemy, to oni tak naprawdę mówią nam, jakie umiejętności powinni posiadać studenci. Idziemy zawsze w tym kierunku. Dbamy o to, żeby nasi studenci rzeczywiście trafiali w ten rynek pracy jak najlepiej. No właśnie, zawodowa wyższa szkoła tym się różni od innych uczelni, że kształci na profilu zawodowym. Właściwie rok 2011 i nowelizacja ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, ona dała nam możliwość prowadzenia praktycznego profilu kształcenia. Oczywiście nasza uczelnia, jako jedna z niewielu w Polsce, jako chyba jedna z pierwszych skorzystała z możliwości wejścia w profil praktyczny. Co to takiego oznacza? Na początku, kiedy jeszcze tak naprawdę ministerstwo nie zdefiniowało nam, ile tak naprawdę zajęć praktycznych powinno się w profilu odbywać, przyjęliśmy sobie założenie, że 30% zajęć to zajęcia prowadzone przez praktyków, które rzeczywiście potrafią skorelować tą wiedzę i praktyczne umiejętności z wiadomościami teoretycznymi. Dzisiaj, kiedy to w roku 2012 już narzucono nam, iż te zajęcia praktyczne to powinny stanowić więcej niż 50%, wprowadziliśmy zmiany w siatki studiów, przedyskutowaliśmy sprawę oczywiście z pracodawcami i kształcimy już dzisiaj w pełni na profilu praktycznym. Czy wy prowadzicie monitoring swoich absolwentów? Mam na myśli w tym sensie, że wiecie, co się z nimi dzieje po ukończeniu waszej uczelni, czy mają problem ze znalezieniem pracy? Jaki odsetek waszych absolwentów znajduje pracę? Właściwie można powiedzieć, że nasi studenci, nasi absolwenci nie są absolutnie bezrobotnymi. To znaczy, czyli nie część... są klientami powiatowych urzędów pracy. Tak jest. To znaczy, część z nich korzysta oczywiście z usług powiatowego urzędu pracy, ale na takiej zasadzie, że wykorzystuje sobie programy stażowe, które tutaj urząd im oferuje. Około 30% absolwentów wybiera się na studia, dzienne studia drugiego stopnia. Reszta znajduje pracę. Bo na waszej uczelni studenci otrzymują tytuł licencjata. Licencjata w zakresie ekonomii, natomiast w zakresie kierunków technicznych typu inżyniera środowiska, mechanika i budowa maszyn, rolnictwo, informatyka, tytuł inżyniera. Mhm. Czy jest problem z dostaniem się na, powiedzmy, politechnikę czy inną wyższą uczelnię po ukończeniu waszych studiów? Absolutnie nie. Zresztą kadra, która pracuje na naszej uczelni, to jest kadra, która przyjeżdża właśnie z Politechniki Warszawskiej, ze
SGGW. Także mamy tutaj bezpośredni kontakt z prowadzącymi później na studiach magisterskich zajęcia. Oni rzeczywiście się spotykają z naszymi absolwentami później na drugim stopniu i wręcz opinie są takie, że są jednymi z najlepszych studentów na uczelni drugiego stopnia. No właśnie, pani dziekan, proszę powiedzieć, jakie są mocne strony Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej? Dlaczego warto wybrać ten kierunek? A za chwilę studentów będę o to pytała, dlaczego się zdecydowali i czy nie żałują? No z mojego punktu widzenia oczywiście przede wszystkim profil praktyczny, tak? Czyli umiejętności praktyczne połączone z wiadomościami teoretycznymi. No i oczywiście ekonomia skali. Ekonomia, czyli tak naprawdę mają tutaj studenci możliwość uczestniczenia w zajęciach prowadzonych przez wykładowców, z którymi mieliby też zajęcia w Warszawie, w Łodzi czy Gdańsku. Natomiast no rzeczywiście te koszty utrzymania są dużo niższe. Uczelnia też oferuje bogaty wachlarz stypendiów, więc zresztą studenci tutaj myślę, że wspomną o tym, bo to bardzo istotna kwestia, która pozwala im właściwie na samodzielne utrzymanie się w czasie studiowania. No dobrze, zacznijmy teraz od pani Mileny. Pani Mileno, dlaczego pani zdecydowała się, żeby wybrać właśnie Państwową Wyższą Szkołę Zawodową? Przypomnę, pani Milena jest studentką ostatniego roku ekonomii tuż przed obroną. Jeżeli chodzi o mnie, to przyznam szczerze, że Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa na początku nie interesowała mnie tak bardzo. Byłam skłonna pójść do Politechniki Gdańskiej, jednak z powodów finansowych zdecydowałam się na studiowanie na naszej uczelni i przyznam się Państwu, że nie żałuję. Gdybym miała postąpić drugi raz wybierać, postąpiłabym tak samo. Jeżeli chodzi o pozytywne strony, na naszej uczelni jesteśmy osobami, nie jesteśmy numerami albumów. Każdy jest znany. Nie jesteście anonimowi. Tak, nie jesteśmy anonimowi. Wykładowcy nas znają, współpracują z nami bardzo chętnie. Jeżeli mamy jakieś problemy, zawsze możemy się do nich zgłosić. Następnym pozytywem są właśnie finanse. Mamy naprawdę wysokie stypendia na naszej uczelni. Ja dostawałam takie stypendia, więc mogę śmiało powiedzieć, że wystarczało na wszystkie moje potrzeby i jeszcze zostawało. Nie trzeba było od rodziców brać pieniędzy? Nie, wręcz przeciwnie, to rodzice czasami pociągali ode mnie. Jeżeli chodzi o stypendium socjalne, waha się w kwotach od 300 do 600 zł. Jeżeli chodzi o stypendium naukowe, mamy dwa progi w tym roku, 750-800 zł. Więc jeżeli... Miesięcznie, tak, rozumiem. Tak, miesięcznie, więc jeżeli ktoś otrzymuje oba stypendia, to naprawdę nie musi pracować. Oczywiście... Jeżeli, jak już wspomniałam, mamy dobre kontakty z wykładowcami, z kadrą, funkcjonuje na naszej uczelni koło naukowe. Dzięki takiej dobrej współpracy mogę się pochwalić, że w tym roku otrzymałam stypendium ministra w kwocie 14 tysięcy, więc... No to gratuluję. Faktycznie tak można... Można uzyskać wysokie stypendia na naszym uczelni. To teraz panowie. Bardzo proszę, panie Macieju. Zacznę serio od tego, że kiedy skończyłem liceum, byłem ukierunkowany na Warszawę. Myślałem, Politechnika Warszawska, Wielki Świat, tak dalej. No i poszedłem tam, ale szczerze, jakoś mi to nie podpasowało. Czułem się tam niekomfortowo w tej Warszawie. Jakoś te wielkie miasto, to wszystko, te tempo tak mi nie odpowiada po prostu. No i nie za bardzo mi tam poszło i poza tym było drogo jak dla mnie, no wiadomo, mieszkanie, wszystko, internet, opłacić transport, to kosztuje, tak, żywność. No i wróciłem tu, na początku znałem to po za po jakim jakiś... czasie? Po roku. Dwa semestry, tak? Tak. Na początku znałem, że to jest taki krok w tył, tak, że wracam do swojej miejscowości i tutaj, no że się nie rozwinę, a tak przyszedłem. I zobaczyłem, że jest naprawdę ciekawie. Po pierwsze, spotkałem już dwóch profesorów, którzy uczyli mnie w Warszawie, doktora Szymaniaka i doktora Kołodziejczaka.
No i na pewno to zajęcia z nimi tu były ciekawe i mówili mi to samo i w taki, znaczy nie chcę powiedzieć, że tutaj w lepszy sposób, tylko tu jest na pewno mniej studentów i łatwiej trafić do mniejszej grupy osób niż do takiej większej, na przykład 200, tak? Łatwiej się rozmawia, łatwiej się prowadzi takie zajęcia. No i na pewno tu mamy wielu praktyków, na przykład pan magister Pasternak, Śladowski i pan magister Michalski. Dobrze, tak. To są, wydawałoby się, że tylko magistrowie, ale ich wiedza praktyczna jest ogromna. Naprawdę miło ich posłuchać. Nie mówią tylko o wiedzy z książek, tak? Tylko po prostu jak było na zakładzie, jak pracowali, jak problem, który mamy obecnie, można się do niego odnieść w przyszłości na zakładzie, tak dalej. Jak być kreatywny, na przykład, że jak jest obudowa od jakiejś jednej rzeczy, która nie wyszła, że można ją zastosować do jakiejś innej rzeczy. Taki mam na przykład rysunek w jednej z sal, tak? Że ta obudowa jest trochę dziwna, ale to dlatego, że po prostu była wykorzystana z innego urządzenia. I no, tutaj ten kierunek i na tej uczelni mogę się tak nauczyć też takiej kreatywności, prawda? Poza tym właśnie dostaję również stypendium naukowe, co na Politechnice Warszawskiej nie byłoby możliwe. No i dostaję te 800 zł miesięcznie, tak? No to jest naprawdę dobre pieniądze i bardzo mi się przydały, szczególnie, że no, wydatków jest coraz więcej, tak? Wiadomo, paliwo kosztuje, trzeba dojeżdżać. Naprawdę te pieniądze się przydały. Poza tym jeszcze powiem, że przychodząc tutaj pomyślałem, że warto byłoby jeszcze coś robić i poszedłem do samorządu studentów. Mm-hmm. Zacząłem tam działać i naprawdę odnalazłem wiele znajomości, prawda, i nawet muszę powiedzieć, co najważniejsze. Ważniejsze od tej nauki, od tego stypendium, od tego samorządu, że spotkałem miłość swojego życia. Z tego miejsca pozdrawiam moją Elę, kochaną. I to jest z tym wszystkim najważniejsze, także no po prostu przyjście tutaj było najlepszą decyzją no, mojego życia, można powiedzieć, tak. No wspaniale, naprawdę. Widać od razu, że sprzyjający jest klimat na uczelni. Bartoszu, a powiedz, dlaczego ty wybrałeś Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Ciechanowie? Dlaczego ja wybrałem Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Ciechanowie? No wbrew temu, co powiedzieli moi poprzednicy, ja chciałem zostać w Ciechanowie. Wielkie miasta mnie nie kręcą. No cóż, moi rodzice mieli pewne obawy przed tym, czy kształcenie tutaj na Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej będzie na podobnym poziomie w stosunku do tego, co jest w innych miastach. Ale po tym, jak poszedłem, zobaczyłem, sprawdziłem, dowiedziałem się, że wykładowcy są, tak jak pani dziekan mówiła, z Warszawy, tak, z wyższych uczelni technicznych. Uczą naprawdę dobrze, potrafią przekazać tą wiedzę i z tego, co rozmawiam z kolegami, którzy są na tych uczelniach w Warszawie, naprawdę nauka w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej, jeżeli chodzi o poziom i o to, jak wykładowcy wykładają nam te przedmioty, praktycznie się nie różni, tak? Natomiast osoby, które mieszkają gdzieś tutaj w pobliżu, no koszty utrzymania w Ciechanowie są zdecydowanie mniejsze, jeżeli porównamy je z kosztami utrzymania w większych miastach, tak? Chociażby w Warszawie. Poza tym profil kształcenia zawodowy, tak? Zajęcia praktyczne, na których mamy możliwość nauczenia się chociażby budowy układów elektronicznych. No właśnie, a jak wy odbywacie te praktyki? Gdzie one się odbywają? Czy uczelnia dysponuje warsztatami? Czy to jest u potencjalnych pracodawców? W zakładach odbywają się takie praktyki? Jak to wygląda? Ja mogę powiedzieć z perspektywy studenta pierwszego roku, tak, który jeszcze praktyk zawodowych nie odbywał. Natomiast oczywiście, jeżeli chodzi o zajęcia, które odbywamy w uczelni, odbywają się w warsztatach, w laboratoriach, świetnie w tej chwili wyposażonych, tak? Mhm. No dobrze, dobrze. Czyli tak, warunki kształcenia wyśmienite, kadra najlepsza i do tego jeszcze korzyści finansowe. Rozpoczęła się już rekrutacja. Ilu studentów jesteście w stanie przyjąć na pierwszy rok? Na naszym wydziale mamy 1200 studentów, więc według tutaj tych prognoz ministerialnych możemy przyjąć nie więcej niż 2% więcej studentów, więc około 1200 z kawałkiem. Ja myślę, że osoby, ponieważ no, mamy dzisiaj na tutaj w danej grupie wiekowej niż demograficzny. Także no myślę, że nie będzie problemu z miejscami, ale już dzisiaj tutaj zapraszamy Państwa wszystkich bardzo serdecznie o składanie dokumentów.
w dziale rekrutacji na placu Narutowicza 9. Na stronie internetowej uczelni są pewnego rodzaju druki do pobrania i wskazówki dla przyszłych chętnych studentów. Mhm. Studenci tutaj wspomnieli o kołach zainteresowań. Powiedzmy, jakie działają na uczelni. Właściwie każdy kierunek, czyli na naszym wydziale te z 5 kierunków posiada swoje koło naukowe. Tutaj studenci pod opieką wykładowców rzeczywiście prowadzą badania naukowe, ale nie tylko jest to praca naukowa, to również jest zabawa, to są wyjazdy, plenery, robienie badań. Tutaj studenci mogą się pochwalić, prawda? Ostatnio też był bardzo chyba udany wyjazd taki naukowy. No, wyniki, które przywożą, rzeczywiście pozwalają im później na publikowanie w różnych czasopismach naukowych, w naszych wydaniach, bo ponieważ na wydziale organizujemy rokrocznie w listopadzie taką bardzo dużą konferencję, wydajemy później monografie, w tym roku były to dwie, nauk ekonomicznych i nauk technicznych, więc tutaj te publikacje kół naukowych również są realizowane. Może Milena opowiesz trochę o tym wyjeździe? Tak, już drugi rok z rzędu na takim wyjeździe została przeprowadzona ankieta międzynarodowa. No cóż, takie wyjazdy są po to, żeby się czegoś dowiedzieć, ale są też nagrodą dla studentów prężnie działających w naszych kołach. W tamtym roku wycieczka była zorganizowana do Poznania i do Berlina. W tym roku był to Karpacz Praga. Koszty takiego wyjazdu są dość niskie, jak na budżet studenta. I zawsze mamy mnóstwo chętnych do uczestnictwa w takich wyjazdach. Bo można nie tylko coś zobaczyć, ale też się czegoś nauczyć. Oczywiście, przy okazji. Oczywiście, jak wiadomo, studenci w swoim gronie najlepiej się bawią, więc mimo to, że ciężko pracują, to i zabawa jest przednia. Jeżeli chodzi o działalność koła naukowego na naszej uczelni, nie prowadzimy takiego stricte koła naukowego, które rozwiązuje zadania, czy powiela to, co wykładowcy mówią na zajęciach. My staramy właśnie działać, żeby pomóc studentowi nabrać jakichś innych doświadczeń. Takimi doświadczeniami są wyjazdy na konferencje, jest pisanie prac naukowych, artykułów, są to spotkania z jakimiś ciekawymi osobami. No i jest naprawdę ciekawie, mamy cały czas ręce pełne roboty, więc jeżeli tylko studenci, potencjalni studenci zdecydują się przyjść do naszej uczelni, zapraszamy. Każdy student może być członkiem koła, nie ma żadnych kwot wpisowych, wypisowych. Jeżeli ktoś chce, przychodzi, uczestniczy. Oczywiście osoby, które prężnie uczestniczą później, mają z tego większe profity. Mm-hmm. No właśnie, wspomniała Milena o tym, że na uczelni organizowane są różnego rodzaju konferencje, spotkania z ciekawymi ludźmi. Może pani dziekan coś na ten temat powie? Głównie są to spotkania, które wykorzystujemy przy okazji inauguracji roku akademickiego. Gościliśmy u nas profesora Bartoszewskiego, gościliśmy prezydenta Komorowskiego. Także, co dziwna sprawa, tak naprawdę nie odmawiają nam, więc no chyba o czymś to świadczy, prawda? Więc no myślę, że... Ale też konferencje naukowe są organizowane przez uczelnię. Tak, tak. Był też, gościł w murach naszej uczelni w ubiegłym roku profesor Balcerowicz. Konferencję organizujemy taką tutaj naszą wydziałową co roku, zawsze jest to listopad, po 20 listopada. W tym roku będzie to konferencja międzynarodowa, ponieważ tutaj uczelnia
prowadzi działalność związaną z programem Erasmus+. Nasi studenci mają możliwość wyjeżdżania na zagraniczne placówki. Studenci przyjeżdżają tutaj do nas, tak więc no, oferta jest bardzo bogata. Mhm. Ja jeszcze mam pytanie do Macieja. Wspomniałeś, że w samorządzie uczniowskim działasz. Wiem, że samorząd też podejmuje jakieś inicjatywy, między innymi... Rzeczywiście, między innymi Juvenalia, taki nasz sztandarowy produkt, że tak powiem. W tamtym roku już był organizowany na Zamku Ciechanowskim, również w tym roku. To jest naprawdę ciekawa impreza, no, bardzo duża, jeśli chodzi o cały Ciechanów, tak? Bo to już każdy może przyjść, każdy mieszkaniec. No właśnie, nie tylko studenci. Tak, to naprawdę jest ogromna impreza, na którą warto przyjść, mamy ciekawe zespoły. W tamtym roku było takie, kilka takich mniejszych zespołów, ale również ciekawych. W tym roku mieliśmy troszeczkę ich mniej, ale takich bardziej znanych, tak? Także naprawdę, no polecam wszystkim, którzy do nas przyjdą, żeby do tego samorządu przychodzili, gdyż tam praca, no to jest ciekawa, tak nawet biorąc pod, tak to można powiedzieć, w sposób materialny, coś takiego, że to się nawet opłaca, w przyszłości można w CV wpisać nawet, że działalność w samorządzie studentów, to wtedy pracodawca potencjalny patrzy, że aha, czyli ten człowiek coś robił, starał się, czyli jest no, osobą taką działającą, czyli warto go zatrudnić. Mhm. Wiem, że też od 2 lat wybieracie najpiękniejszą studentkę. Ależ oczywiście. I tu się muszę najprzystojniejszego pochwalić, studenta. Że najprzystojniejszy student akurat jest z mojego kierunku, mechanika budowa maszyn z tego roku, także pan Paweł Sarnowski, mój kolega z kierunku, także jestem bardzo zadowolony, że akurat od nas wyszedł taki mistrz. No, konkurs się spotkał z bardzo ciepłym przyjęciem. To prawda, było wiele mediów, więcej niż w tamtym roku już nawet. Ta impreza jest coraz większa. Tutaj z tego radia też wiem, byli goście. No, na pewno były ciekawe nagrody w tym roku. Tam wiem, że nasz minister dostał voucher na zakupy w Media Ekspercie, a koleżanka dostała rower. Także jak Państwo słyszą, dużo się na uczelni dzieje. Jeszcze na koniec chciałam porozmawiać właśnie o tych stypendiach. Unormujmy wszystko, powiedzmy dokładnie, jakie stypendium można uzyskać i w jakiej wysokości. I w ogóle, czy studia są odpłatne? Jeżeli chodzi o studia dzienne, nie są one odpłatne. Mamy również studia niestacjonarne, gdzie tam jest już opłacane czesne. Jeżeli chodzi o stypendia, takimi sztandarowymi stypendiami są na pewno stypendium socjalne i stypendium dla studentów wybitnie udzielających się, stypendium zwane rektora. A kto może otrzymać te socjalne stypendium? Stypendium socjalne. W tym roku kwota nie przekraczająca, to znaczy kwota na jedną osobę w rodzinie. Dochód w rodzinie, tak? Na jedną osobę. W rodzinie nie mógł przekraczać 800 bodajże złotych. Mhm. I tak jak już wspominałam, przedział był od 300 zł do bodajże 600. Jeżeli chodzi o stypendium rektora, nie wiem, słyszałam, że już się coś zmienia, bo wcześniej osoby na pierwszym roku nie mogły uzyskać takiego stypendium. Teraz słyszałam, że właśnie zachodzą już pewne zmiany. No Bartosz, staraj się. Bartosz już będzie teraz na drugim roku, więc już może nawet bez tych zmian starać się o stypendium. Takim sztandarowym punktem otrzymania stypendium jest oczywiście średnia, bo... A to stypendium rektora to jest jednorazowe, czy też to jest miesięcznie kwota? To jest kwota miesięczna. Dostaje 10% studentów z każdego kierunku. I naprawdę są to wysokie stypendia, prócz średniej wliczają się również wszystkie aktywności studenckie, takie jak szkół naukowych, konferencje, wyjazdy, seminaria, ankiety, wszystko i inne kursy, certyfikaty. Mhm. Tak jak mówiłam, stypendium rektora to jest 750-800 zł w tym roku. Mamy również stypendium dla osób niepełnosprawnych. Nie jestem w stanie powiedzieć, jak to wygląda kwotowo.
Mamy zapomogi. Zapomogi są przyznawane w zależności od każdego przypadku, że tak nazwę. To znaczy, jeżeli osoba miała naprawdę jakąś sytuację tragiczną w rodzinie, może otrzymać taką zapomogę. Nawet jeżeli ma jakiś pogarszający się stan zdrowia, wystarczy, że się zwróci. Panie w dziale kształcenia wszystko wytłumaczą na ten temat. Także szeroki wachlarz tego wsparcia. Wachlarz. Jeszcze co do tego socjalnego mogę dodać, że akurat przy progu dochodu na członka rodziny od 0 do 300 zł przysługuje 550 zł właśnie na co miesiąc. Jeszcze jest co ciekawe, jeśli ktoś mieszka w domu studenta, a ma od domu co najmniej 30 km, dostaje taką, dodatek taki 200 zł, więc może nawet też dostać miesięcznie. 750 zł na miesięcznie. No i oczywiście dla wyjątkowych stypendium ministra, tak? Na naszym wydziale to jest Milena tutaj, która jako jedyna w tym roku otrzymała stypendium ministra, ale mieliśmy już w naszej historii kilku stypendystów ministra, także to jest wielka sprawa. Milena, co trzeba zrobić, żeby takie stypendium dostać? Po pierwsze, trzeba zapisać się do koła. Trzeba zapisać się do koła i trzeba zacząć o tym myśleć już dużo wcześniej, ponieważ najbardziej do stypendium ministra liczą się właśnie osiągnięcia zdobyte na konferencjach, czyli artykuły, wygłoszenia artykułów. Ale średnia też. Tak, oczywiście nie można złożyć dokumentów o otrzymanie stypendium ministra, jeżeli taki student nie załapuje się w odsetku 5% studentów z uczelni, z kierunku. Tak, z najwyższą średnią. Więc czyli jeden z pięciu najlepszych na danym wydziale otrzymuje takie stypendium. Tak. Jeden z pięciu na 100, tak? Dokładnie. No dobrze, mam nadzieję, że Państwa skutecznie zachęciliśmy do tego, żeby zajrzeć na stronę Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, sprawdzić ofertę i przyjść i złożyć dokumenty, bo jak Państwo słyszą, naprawdę warto. Studenci są zadowoleni, nie żałują, z Politechnik się przenoszą, warszawskich nawet, tutaj do Ciechanowa, więc na pewno warto. Bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Przypomnę, że moim i Państwa gościem w dzisiejszej audycji gość dnia była pani Elżbieta Gąsierowska, dziekan Wydziału Inżynierii i Ekonomii. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Milena Lipowska, studentka ostatniego roku ekonomii. Dziękuję bardzo. Maciej Cieśniński, student drugiego roku mechaniki i budowy maszyn. Dziękuję, pozdrawiam. Oraz Bartek Budny, student pierwszego roku informatyki. Bardzo dziękuję. Powtórka naszej rozmowy dzisiaj o godzinie 22.30, natomiast na kolejnego gościa dnia zapraszam Państwa tradycyjnie o 13.10 już jutro. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. Edyta Szewczyk.